Bitwa pod Mutul z najprawdopodobniej początku roku 109 przed naszą erą była sporym sukcesem Rzymian w zmaganiach z numidyjskim królem Jugurtą. Po 2 latach wzajemnego ganiania się po pustyni, sprawnemu konsulowi Kwintusowi Cecyliuszowi Metellusowi udało się doprowadzić do walnej konfrontacji z unikającym do tej pory starcia lotnym przeciwnikiem. Jugurta, pomimo zaskoczenia przeciwnika, nie miał szans z tak świetnie zorganizowanym wrogiem i spod Mutul musiał salwować się ucieczką wraz z większością swojej armii. Pomimo taktycznego zwycięstwa, bitwa nie przyniosła zatem Rzymianom żadnej korzyści, oprócz chwilowego podniesienia morale i prestiżu. Wróg w osobie jednego człowieka wciąż pozostawał nieuchwytny i jeszcze przez długi czas nie miało się nic zmienić w tej materii. Poza tym, charakterystyka wojny jugurtyńskiej nie polegała jedynie na starciach i potyczkach żołnierzy obu stron. Olbrzymią rolę odgrywały w niej przecież zakulisowe gierki i intrygi, których dzisiaj nie zabraknie. Witajcie, z tej strony Aleksander z kanału Kronika Historii, a przed Wami 21 odcinek serii Historia Starożytnego Rzymu, w której obecnie przyglądamy się zmaganiom Wiecznego Miasta z numidyjskim królem Jugurtą z końcówki II wieku przed naszą erą. Nie przedłużając, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy! Przenigdy nie zgadniecie, jaką taktykę obrał Jugurta po porażce nad rzeką Mutul. Tak, oczywiście była to wojna podjazdowa, głównie z wykorzystaniem jego szybkiej konnicy, którą znów nękał na pozór zwycięskich Rzymian. Przy okazji musiał zebrać on na nowo armię piechurów, gdyż jak dowiadujemy się od Salustiusza, całkowicie normalnym dla marnej jakości piechoty numidyjskiej było rozpierzchnięcie się do swoich domów po poniesionej przez wodza porażce. Zwyczaj tego ludu zobowiązywał jedynie kawalerzystów do zachowania wierności przegranemu królowi podczas odwrotu. Co kraj, to obyczaj. Po drugiej stronie barykady też nie było okazji do świętowania. Jugurta znów uciekł i całkowicie niepotrzebna Rzymowi wojna przedłużała się niemiłosiernie, akurat w latach, kiedy wojska z Afryki były naprawdę potrzebne gdzie indziej. Aby zmusić Jugurtę do poddania się lub przynajmniej ponownej bitwy, Metellus rozkazał rozpocząć brutalną okupację żyznej wschodniej Numidii, podczas której zdobyto wiele łupów i zniszczono sporo twierdz. Nie zapomniano także o obsadzeniu garnizonów legionistami w kluczowych miejscowościach. Początkowa radość Numidyjczyków witających Rzymian Metellusa sprzed ledwie pół roku okazała się dla Rzymian zupełnie bez znaczenia. Gra toczyła się teraz o odcięcie Jugurty od najzasobniejszych terytoriów i zmuszenie go przez to do wyjścia z ukrycia. Pomysł mający ręce i nogi, ale także wady. Największą z nich było rozproszenie sił na sporym terytorium, co ułatwiało Jugurcie ataki z zaskoczenia. Jeden z nich zakończył się rzekomo pełnym sukcesem, w wyniku którego cały rzymski oddział miał zostać wybity. Niestety nie mamy dokładniejszych informacji o tym zajściu. Wiemy, że w jego efekcie Metellus zdecydował o podzieleniu sił na dwie duże grupy. Jedną pod jego osobistym dowództwem i drugą pod komendą Gajusza Mariusza. Obie armie, asekurując siebie nawzajem, próbowały zdobywać większe miejscowości Numidii, będąc cały czas pod ostrzałem kawalerzystów wroga, który starał się utrudniać marsz Rzymian poprzez taktykę spalonej ziemi. Zabawa w kotka i myszkę trwała w najlepsze przez większość 109 roku przed naszą erą. I najwyraźniej obu stronom ta sytuacja zaczęła doskwierać. Po obu stronach zaczęło dochodzić do coraz częstszych dezercji. Przez jedną z takich akcji nie powiodło się wzięcie z zaskoczenia dobrze znanego Rzymianom miasta Zama. Rzymscy zbiedzy poinformowali zawczasu króla Numidów o planach Metellusa, dzięki czemu ten mógł zawczasu przygotować miasto do obrony. Monarcha był na tyle bezczelny, że do obrony miasta zaprzągł także rzymskich dezerterów. Po tej szybkiej akcji Jugurta dowiedział się, że Mariusz zmierza tymczasem uzupełnić zapasy w mieście Sikka. Niezwykle mobilny Numidyjczyk po dotarciu na miejsce postanowił wypaść na wychodzące z miasta wojsko Mariusza z wykorzystaniem mieszkańców miasta, atakujących od tyłu. Gajusz Mariusz nie przestraszył się jednak widoku wroga przed sobą i rozkazał żołnierzom frontalny atak wprost na przeciwników. Podobnie jak pod Mutul, Numidyjczycy rozpierzchli się, widząc szarżujących nań legionistów. Z pułapki nic nie wyszło, lecz strach pomyśleć, Jak wyglądałaby ta wojna, gdyby tak sprawny i przemyślny taktyk jak Jugurta miał lepszych podkomendnych? Reszta roku 109 przed naszą erą upłynęła pod znakiem przedłużającego się oblężenia Zamy i kolejnych zasadzek Jugurty. Metellus, świadom zbliżającej się zimy, poniechał wreszcie zdobycia Zamy i zwinął wojska na zimowe leża do rzymskiej Afryki. Tam jednakże nie zamierzał próżnować i podjął próbę pochwycenia Jugurty podstępem, jak już wcześniej miał w zwyczaju. Metellusowi bowiem udało się skontaktować z cennym konspiratorem, najbliższym współpracownikiem Jugurty, Bomilkarem, w którym od jakiegoś czasu rosły wątpliwości wobec króla. Bomilkar, wiedząc, że od czasu zabójstwa Masywy ma równie przechlapane nad Tybrem jak jego zwierzchnik i przy ewentualnych negocjacjach pokojowych pomiędzy Rzymem a Jugurtą może posłużyć jako kozioł ofiarny złożony w imię uspokojenia rzymskiego tłumu, łaknącego numidyjskiej krwi od czasu masakry Rzymian w Circie ze 111 roku przed naszą erą. Nie pomny tego, że Jugurcie zawdzięcza bezpieczną ewakuację z Rzymu po mordzie na Masywie, przystąpił do metellańskiej intrygi. Znów miała ona polegać na zwabieniu wroga w dogodne miejsce pod pretekstem zawarcia pokoju. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś po tylu próbach zastosowania tego fortelu w tej wojnie, w tym jednej udanej, pod Sutul, mógł się jeszcze na to nabrać, no ale próbować zawsze warto. Bomilkar zatem, udawszy się przed oblicze króla, mówi mu o wszystkich nieszczęściach, które spadły na kraj przez długoletni konflikt, o wycieńczeniu rodaków i zniszczonych polach i karlejącym handlu. Fałszywy posłaniec przestrzegł dodatkowo o możliwym powstaniu zamęczonej ludności. Wahający się Jugurta ostatecznie propozycję negocjacji przyjął. W błyskawicznym tempie zebrała się rzymska rada wojskowa, która ustaliła warunki preliminariów. 200 000 funtów srebra, wydanie wszystkich słoni bojowych, części koni i uzbrojenia. Po spełnieniu tych wstępnych warunków Metellusowi było jeszcze mało. Zażyczył sobie bowiem dodatkowo wydania wszystkich rzymskich dezerterów, co też Jugurta posłusznie uczynił. Tylko niewielka część ze zbiegłych legionistów uniknęła kary za swoją zdradę. Ocaleni przedostali się na zachód do teścia Jugurty, króla Mauretanii Bokhusa I. Oficjalne rozpoczęcie rozmów pokojowych miało się odbyć w miejscowości Tidizium. Metellus już był w ogródku i już witał się z gąską, gdy doszły go wieści, że Jugurta w ostatniej chwili znów zerwał negocjacje. Ciężko znaleźć przyczynę tej niespodziewanej wolty. Spełnienie dość wygórowanych wymagań co do rozpoczęcia preliminariów pokojowych wskazuje, że Jugurta mógł rzeczywiście skłaniać się ku rozmowom twarzą w twarz z Metellusem. Jak możemy przeczytać w naszym głównym źródle z epoki, królem targały emocje. Nieustannie się wahał pomiędzy kontynuowaniem wojny a złożeniem broni. Być może zmęczenie konfliktem nie dotyczyło jedynie armii i społeczeństwa Numidii, lecz także psychiki jej władcy. Kto wie? Pomimo ucieczki ofiary, Metellus nie tracił nadziei na ostateczne rozstrzygnięcie. W przeciwieństwie do poprzedników nie wisiał nad nim żaden roczny deadline. Senat przyznał mu przecież władzę nad armią do momentu schwytania Jugurty. Rok 109 przed naszą erą minął i czwarta z kolei wiosna miała zacząć się tak jak poprzednie. Lecz jak się okazało, tym razem poprzedzał ją poważny zgrzyt w rzymskim sztabie. Konflikt pomiędzy dwoma najważniejszymi oficerami. Przełom 109 i 108 roku przed naszą erą oznaczał bowiem koniec przyjaźni pomiędzy Metellusem a Gajuszem Mariuszem. Rzekomo przychodzi Gajusz Mariusz do wieszcza w Utyce i składa dary dziękczynne w świątyni. Na to kapłan odwraca się i mówi petentowi: ufny bądź w pomoc bogów i przeprowadź w czyn wszystkie swe zamiary i jak najczęściej próbuj szczęścia, gdyż wszystko ci się będzie udawać. Tak więc podczas gdy Metellus zajęty był spiskowaniem z Bomilkarem, jego legat podjął decyzję o swojej przyszłości. Wizyta w świątyni i pomyślna wróżba była jednak tylko kroplą, która przelała czarę goryczy lub też może słodyczy w głowie coraz ambitniejszego dotychczasowego klienta rodu Metellów z italskiej prowincji. Prawdą jest, że ten pochodzący ze skromnego latyńskiego miasteczka Arpinum dowódca miał od dawna chrapkę na karierę polityczną, bez protekcji potężnych patrycjuszy, jakimi byli Metellowie. O pochodzeniu, osobowości i karierze Mariusza opowiem gęściej w poświęconym mu odcinku w niedalekiej przyszłości, po zamknięciu sagi z Jugurtą. Na marginesie mała ojczyzna Gajusza wydała jeszcze jednego arcyznanego Rzymianina, który przyszedł na świat w czasach wojny jugurtyńskiej. 3 pierwsze osoby w komentarzach, które poprawnie wskażą tę postać, otrzymają tradycyjną wzmiankę na koniec kolejnego odcinka. Do dzieła! Słowa usłyszane w świątyni były zatem tylko katalizatorem prośby Mariusza, z którą ten skierował się do przełożonego w trakcie zimowania w rzymskiej Afryce. Nieco ni z gruchy, ni z pietruchy bowiem, legat poprosił Metellusa o urlop. Przyczyną nie było wypalenie zawodowe, a chęć udania się do Rzymu i, uwaga, startu w wyborach na konsula. Wniosek ten jednak skazany był na odmowę. Po pierwsze, Mariusz wciąż był na służbie w ważnej kampanii wojskowej i prywatne polityczne marzenia nie były absolutnie wystarczającym powodem, by udzielić mu przepustki. Po drugie, Metellus słusznie przewidywał, że rządny sławy Gajusz po objęciu urzędu zrobi wszystko, by zająć miejsce dotychczasowego konsula w kampanii jugurtyńskiej. Po trzecie natomiast, w mniemaniu konsula Gajusz i tak nie miał szans na zwycięstwo w wyborach i było ku temu parę przesłanek. Pomimo dotychczasowych zasług w trakcie wojny z Jugurtą, czy też jeszcze wcześniejszych podczas wojny numantyńskiej, Gajusz Mariusz zawdzięczał wszystko przepotężnym Metellom, których był protegowanym. Na chwilę obecną wydawało się, że zuchwały legat nie ma poza tym rodem żadnej innej politycznej bazy w wiecznym mieście. Jako parweniusz z prowincji, choć z rzymskim obywatelstwem, nie miał wystarczającego poparcia wśród najbogatszych nobilów i jego kandydatura z dużą dozą prawdopodobieństwa przepadłaby pomiędzy innymi bardziej szlachetnie urodzonymi Rzymianami. Tak przynajmniej sądził Metellus, nie doceniając tego parweniusza z prowincji, który tak jak większość parweniuszy z prowincji przejawiał typową dla tego gatunku nieustępliwość w dążeniu do wyznaczonego celu, nawet po trupach. Na chwilę obecną jednak odpowiedź Metellusa brzmiała absolutnie nie. Jak możemy wyczytać u Plutarcha, po politycznym coming-oucie Mariusza jego przełożony nie omieszkał pozwolić sobie na upokorzenie podwładnego. Podobno przy jednej ze sposobności konsul miał rzucić Mariuszowi w twarz pytanie: nie byłoby ci miło, gdybyś tak został konsulem dopiero razem z moim synkiem? Był to jawny policzek. Metellus junior był bowiem młodszy od Gajusza Mariusza o około 20 lat. Słowa pokazywały miejsce w szeregu ambitnemu plebejuszowi, pozbawionego wpływu wśród nobilów i szlachetnego rodowodu. Możemy sobie tylko wyobrazić, że obraza ta jedynie bardziej zmotywowała Mariusza do działania. Stosunki między oboma panami stały się bardzo napięte. W końcu ta zniewaga krwi wymaga. Niedługo potem pojawiła się okazja do odegrania się na Metellusie. Jej okoliczności pokazują, jak kruche było rzymskie panowanie nad okupowaną Numidią Wschodnią. Czy pamiętacie jeszcze miasto Vaga, którego utrata zmusiła w końcu Jugurtę do wyjścia z nory i stoczenia batalii nad Mutul? Otóż Metellus po zdobyciu tego dużego ośrodka handlowego pozostawił w nim garnizon z Tytusem Turpiliuszem Silanusem na czele. Wszystko było cacy, dopóki główne siły Rzymian nie udały się na zimowe leża. Wtedy bowiem grupka wysoko postawionych numidyjskich urzędników zaprosiła rzymskich oficerów z Wagi na wspólne biesiadowanie. Gdy zaproszeni przybyli na imprezę, miejscowi wyrżnęli ich w pień. Krwawe gody rozlały się szybko po ulicach, w wyniku czego położono trupem wszystkich okupantów. Z rzezi ocalał jedynie wspomniany Turpiliusz Silanus, któremu pozwolono żyć. Nie wiem zresztą czemu, może w roli obwoźnego okazu pożytecznego idioty? Ten sukces był jednak chwilowy. Metellus na wieść o masakrze szybko powiódł wojska w kierunku Wagi, by przykładnie ukarać buntowników. Traf chciał, że w skład ekspedycji karnej wchodziła też najemna kawaleria numidyjska, która dotarła pod mury miasta przed głównymi siłami. Buntownicy wzięli przybyszy za wsparcie od Jugurty i otworzyli przed nimi bramy jak gdyby nigdy nic. Teraz role się odwróciły. Najemni numidyjscy jeźdźcy wymordowali lub zniewolili większość zamieszkujących Wagę. Jedno jednak pozostało bez zmian. Życie zachował Turpiliusz Silanus, prywatnie bliski przyjaciel Kwintusa Cecyliusza Metellusa. To było podejrzane. Dlaczego oszczędzono dowódcę garnizonu? Może maczał w spisku swoje palce? Może wydał swoich podwładnych buntownikom za bliżej nieokreślone korzyści? To miał sprawdzić powołany trybunał wojskowy, w skład którego wszedł Gajusz Mariusz. Ten wreszcie poczuł krew. Nadszedł czas wyczekiwanej zemsty, której ofiarą miał paść bogom ducha winny Turpiliusz, jedynie przez swoją zażyłość łączącą go z Metellusem. Gajusz dwoił się i troił przed trybunałem, by przekonać resztę jury do winy dawnego dowódcy garnizonu, który ewidentnie jego zdaniem musiał ocaleć z pogromu tylko dzięki zmowie z tubylcami. Gajusz był na tyle przekonujący, że poparła go większość składu orzekającego. Ostatnie słowo należało jednak do konsula. Ten, w obliczu większości podburzonych przez Mariusza sędziów i żołnierzy, został poniekąd zmuszony do skazania swojego przyjaciela na śmierć. Jak relacjonuje Plutarch, okazało się potem, że Turpiliusz był niewinny, lecz historyk milczy na temat dowodów jego rzekomej niewinności. Stosunki pomiędzy konsulem a jego legatem po tym wydarzeniu sięgnęły dna. W końcu Gajusz Mariusz dopiął swego. Metellus miał po śmierci Turpiliusza dość tolerowania coraz popularniejszego zepsutego jabłka w swoim obozie i na 12 dni przed wyborami konsularnymi puścił Mariusza wolno. Dowódca wciąż uważał, że plebejusz niczego nie wskóra w stolicy, a jego nieobecność tylko oczyści atmosferę i przywróci należny Metellusowi prestiż wśród wojaków. Och, gdyby tylko wiedział, jaki błąd popełnił. Źle działo się też w państwie numidyjskim. Co prawda pierwsza próba obalenia Jugurty przez Bomilkara zakończyła się niepowodzeniem, lecz nie oznaczało to, że ziarno zdrady w jego sercu zostało wyplenione. Przecież wciąż wisiał nad nim miecz Damoklesa w przypadku udanych negocjacji pomiędzy królem a Rzymianami. Wciąż obawiając się o własne życie, prawa ręka Jugurty zawiązał spisek na własną rękę. Wśród wysoko postawionych krajan zaczął głosić, że zwycięstwo Rzymu jest nieuniknione, a jedynym ich celem jest tak naprawdę likwidacja Jugurty, a nie całego państwa. Duża część arystokracji podzielała te poglądy. Spisek zaczynał nabierać realnych kształtów. W planowanym zamachu stanu kluczową rolę miał odegrać niejaki Nabdalsa, numidyjski oficer zawiadujący do tej pory przygranicznymi oddziałami. W dniu próby jednak Nabdalsa nie wytrzymał nerwowo i wycofał się z popierania spisku. Zdenerwowało to Bomilkara, który wyraził swój gniew w liście, w którym karcił tchórzliwego oficera i przekonywał go do ponownego udziału w intrydze, jako że dalsze obstawanie przy Jugurcie to nieuchronne samobójstwo i stawianie na złego konia. Co jak co, ale nie można odmówić Bomilkarowi trzeźwej oceny sytuacji. List trafił ostatecznie do rąk Nabdalsy. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, jakimś takimś cudem list ten się zawieruszył i przeczytał go sekretarz chwiejnego oficera. Gdy tylko jego podwładny poznał treść korespondencji, pognał co tchu przed oblicze zagrożonego króla. Życie Jugurty wisi na włosku. W międzyczasie Nabdalsa zorientował się, że ściśle tajny list zaginął. Co teraz? No wiadomo co teraz. Oficer wsiada na swojego wierzchowca i wrzuca piąty bieg, czy raczej kopyto, i cwałem gna przez pustynię, by wyprzedzić sekretarza i uniknąć śmierci. Udaje mu się to. Przybywa na czas i wyjawia królowi wszystkie szczegóły planowanego zamachu stanu w nadziei na ocalenie życia. Pozostali spiskowcy nie mogli liczyć na pobłażliwe potraktowanie. Wszyscy zostali natychmiastowo zamordowani. Bomilkar, głowa spisku przeciwko Jugurcie, któremu zawdzięczał życie z rąk dybiących na niego Rzymian po śmierci Masywy, również nie uszedł śmierci. Podczas krwawej jatki ala typowy Jugurta życie straciło wielu jego przyjaciół. Sam król podobno popadł od czasu tego spisku w paranoję, wietrząc zagrożenie przy każdej możliwej okazji. Nie mogąc zaufać najbliższemu otoczeniu, postanowił zasięgnąć pomocy z zewnątrz, a dokładniej swojego teścia, króla Mauretanii Bokhusa. Jak potoczy się współpraca z powinowaconych monarchów? Dowiecie się tego z następnego odcinka Rzymskiej Sagi. Dziś dużo intryg, spisków i brudnej polityki, które jak wiemy stanowią integralną część historii wiecznego miasta. Nie samą armią bowiem Republika stała i nie należy jej redukować jedynie do historii militarnej. Właśnie, a propos, za jakiś czas spodziewajcie się ankiety dotyczącej pierwszego odcinka serii zatytułowanej roboczo Republika Plus, w której to będę opowiadał o niemilitarystycznych aspektach funkcjonowania wiecznego miasta do upadku Republiki Rzymskiej. Gospodarka, kultura czy też społeczeństwo Rzymu okresu republikańskiego, wy zdecydujecie, co pójdzie na pierwszy ogień. To co prawda jeszcze odległe plany, ale chciałem już wam zapowiedzieć, że nie będę z tym jednak czekał do augusta. Przyda się nieco urozmaicenia na kanale. Pierwszy odcinek tejże serii planuję wstępnie po Cymbrach i Teutonach. Co wy na to? Jak zwykle z mojej strony dziękuję serdecznie za wasze lajki, suby i komentarze, które jak wiecie są kołem zamachowym Kroniki Historii. Serdeczne podziękowania jak zwykle też dla moich patronów, widocznych na ekranie, a wy. Pogratulować chciałem także panu Radosławowi Patlewiczowi za poprawną odpowiedź w konkursie. Na obrazku był Bokhus, król Mauretanii, nie kto inny. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia niebawem.